Myślałem, że na zewnątrz możemy. No to możemy na zewnątrz. Dzień dobry, witam w nowym odcinku KC Ink. W dzisiejszym odcinku zobaczycie kilka ciekawostek, kilka tatuaży oraz kilka kont do zaobserwowania. Zapraszam. Tylko myślałem po prostu, że budowa tego wzoru jest jakoś bardzo tam... Nie, to jest... W taki sposób ułożona, żeby nie możemy tego zrobić, ale jeżeli możemy ją jakoś tak wyciągnąć, no to to na pewno będzie na korzyść, nie? Jakie to ma być duże proporcjonalnie? Tak, no, jak jest tutaj, tak mniej więcej? Jak jest mniej więcej. Czyli tutaj uciekamy z tego miejsca, tak, troszeczkę i bardziej się skupiamy niżej, tak. Tak. A poza tym kształt taki ogólny? Jest bardzo ładnie. Dobra, tak, to ja w takim razie ładnie. To dopracuję, ogarnę trochę dobrze. Inaczej i zaraz przyniosę coś dalej. Dobrze. A few moments later. Żeby tu się działo dużo w tym centrum i to będzie najładniej wyglądało, a tu żeby były takie delikatne jakby ornamenty, a żeby to nie było super mocne i takie ciężkie, żeby tutaj nie robić dużego natłoku tych elementów, bo będzie po prostu ciężko wyglądała, tak będzie ta forma będzie bardziej taka przestrzenna i przejrzysta. Tak, mi też o to chodziło, o to taką przejrzystość większą. Zarys jest ok? Tak, bardzo ładnie. To ja teraz sobie to poprawię tak trochę ładniej, gdzie niegdzie pogrubię, tak jak było na tym zdjęciu, które dostałem. I co? I będziemy mogli zaczynać powoli gdzieś tam przymierzać? Tak, coś tam przymierzać, no. Tak? To idę przygotować to. Super, dziękuję. A few minutes later. Oczywiście mogę tutaj pozmieniać, mogę coś pododawać. Kwestia tylko zależy tak naprawdę co, gdzie, jak. Planuję też zrobić czarne te kropki, tak jak było pierwotnie. Wtedy ten wzór byłby bardzo minimalistyczny. Taki... Jak czarne będą. Tak. Tak. Możemy jeszcze zrobić opcję taką, że zrobię je w formie takiego coś a la koralików, że one będą miały gdzieś tam powiedzmy ciemniejszy dół i delikatnie przy błysku u górze. Aha, to nie, to zróbmy je czarne może. Okej, nie ma problemu. Czy to w środku też ma być czarne? Tak. Dobra, czyli to czarne i wszystkie te kropki czarne. Tak. A ty jak uważasz z tym środkiem? Według ciebie? Jeżeli robimy czarne kropki, to uważam, że zostajemy przy czarnym środku albo przy pustym, żeby było zero-jedynkowo. Jeżeli szukamy możliwości cieniowania, to wtedy możemy się pobawić ze środkiem. To nie, to czarne. Zostańmy przy czarnym. Coś zmieniamy? Nie, a powiedz mi, jak ty będziesz rysować, to znaczy tak grubościami, tak jak mam tutaj na ramieniu, pamiętasz? Dostosuję, nie, pamiętam, nie, że tak... robiliśmy tutaj i dostosuję po prostu grubość podobną do tego. Tak. Wydaje mi się, że ten tatuaż na dekolcie zrobić delikatniejszy, minimalnie, ale też mimo wszystko skupiłbym się na tym, żeby była grubość gdzieś zbliżona do tego, żeby też nim było zbyt delikatnie i zbyt linearnie, nie? Tak mi się wydaje, że tak powinno być fajnie. Że tak powiem. Potraktujemy to wtedy to typowo jak biżuterię, jako taki ornament. Każda z tych grubości będzie miała, każda z tych linii będzie miała równą grubość. Ewentualnie możemy robić takie rzeczy, że na przykład tutaj jak taki kształt, to delikatnie sobie będziemy ścinać, żeby pogrubiać na przykład tak. Ja takie rzeczy też mogę robić. Jeżeli nam się to podoba, to mogę to zaadaptować do naszej dziary. Ja jeszcze chwileczkę poproszę, dopracuję tutaj te pogrubienia i zaraz przyniosę, pokażę już taką wersję finalną chyba. Tak? No. Dobra. A few inches later. Nie? Tak, może być. Czy coś zmieniamy jeszcze? Według mnie nie. Bo chyba, że ty masz jeszcze jakiś pomysł, jakby ale ja po prostu wszystkie te moje pomysły już gdzieś tam zaimplementowałem w trakcie. Także to jest to, o czym mówiłem, żeby delikatnie podnieść tą kompozycję, delikatnie ją rozciągnąć na boki, zrobić centrum tutaj, tutaj delikatnie się zabawić tylko kształtem. Tak, i to zrobiłeś, jest świetnie. To ja teraz wydrukuję to w kilku rozmiarach, poprzymierzamy i będziemy mogli lecieć dalej, dobra? Nasz elektryk. O! Może nie będzie wypierdalać prądu. Fajnie by było. Wydaje mi się, że prąd w studiu to raczej dość potrzebna rzecz. Tak, ja mogę dopóki się... nie masz maszynki bezprzewodowej. Nagle ten prąd idzie się obyć bez niego. No a lampę na co? Na solar? Kurwa, już... panel przed studiem. Ej, stara, solarny. Nawet myślałem o tym, żeby jakiś agregat prądotwórczy wstawić, ale no to by mogło być głupie. A mi się wydaje, że z racji, że chcemy być super pro-eko i świat idzie do przodu, to jebiemy panel słoneczny. Słuchaj, czynne jest rozwiązanie, że będziesz stała nad Krzysiem z latarką po prostu w telefonie i mu świeciła całą wiarę. Oko, ja się mogę poświęcić, wiesz? No i pięknie. Ja da. Się mogę poświęcić. Załatwiłem ci, Krzysiu, jakby dzisiaj nie działał prąd jednak. Dziękuję bardzo. Ale ja też mam takie rozwiązanie, zaraz wam pokażę. A tak. No właśnie to jest to rozwiązanie. Niech mi się szukać, ale w każdym razie gdzieś tu jest. A to jest taka szafka artefaktów, które mają. Bomb... Jak ja kiedyś wjadę, Wojtek, to... Bombki świąteczne. Nie. Co tam, Wojtusiu? No dobrze. A u mnie nie. Dlaczego?
Mam katar. Wczoraj prawie dostałam zapalenia pęcherza, ale zapobiegłam temu, bo miałam antybiotyk jeszcze z poprzedniego. Wyobraź sobie, że zapobiegłam, żeby nie sikać co 38 sekund. No więc powiem ci, że tak średnio ciekawie ogólnie, nie? To wszystko, co widzą na YouTubie, tak naprawdę tak nie jest. Tak naprawdę my tu dzielamy. Tak, tamto studio tylko takie, wiesz, dla wyglądu. Na pokaz otwieramy na godzinę dziennie, a tak naprawdę wszyscy po piwnicach pochowani, nie? Tam u Chińczyków, kurwa, na dole jadłodajnik też robimy. Dobra, sprawdzę, czy to się drukuje, bo jak nie, to mamy dosyć duży problem. O, witam. Fuh, kurwa, działa wszystko. To jest po prostu zaplecze socjalne Katynka. Idą te kawki, no, robi, właśnie, ja drukuję. Jest to pomieszczenie pod schodami. Tak, chodźcie, ja tam Narnia, kurwa. Znaczy, tu już są jakieś delikatne info, że właśnie to będzie drugi lokal? Można powiedzieć, tylko nie wiem jeszcze, na co go zrobimy, czy będzie barber, czy bureki. Co, może co? O, w okolicy nie ma. Nie, no będzie tutaj drugie studio, słuchajcie. Na razie to wygląda tak, jak wygląda, ale będzie fajnie od listopada. Będziemy mieli też dwóch nowych tatuatorów, w zasadzie tatuatora i tatuatorkę. W związku z czym będzie się działo dużo różnych nowych rzeczy, też tutaj. Mhm. Zobacz, co jest na górze, tak. Tam się dzieje magia. Tutaj jest pokoja sztuki, czy to dobra? Tak, wiadomo. I co to będzie chwilą? Tutaj będzie siedziała magia. Będziemy tutaj mieć pracownię. Raczej wykluczoną do zrobienia dziar. Bardziej rzeczy dookoła dziar. I chill. Tu jest strefa chillu. O, zdjęcia wam zostawili. Kupuję na razie kanapy, tylko pamiętacie te, co były na piramidkowej, takie szare? No. To właśnie tam obicie zrobię zupełnie nowe i pomalujemy ramę, żeby była taka, k***a, wiesz, kolorowa jakaś ten. I obicie zrobimy jakieś takie ładne, ekskluzywne. Myślałem, żeby w tej łazience wszystko całą tą, gazetę przetagować. Nie zdzierać tego. Żeby jej nie zdzierać, tylko żeby ją czarnymi. No, czarnymi, k***a, w ogóle, k***uj, żeby było. Tak pooklejamy te płytki sobie trochę, nie? Żeby tak, nie leciało na to, a potem będziemy je. W razie czego się zerwie i jadło. No. Tak, nie trzeba będzie tego teraz zdzierać. Te brązy mi się nie podobają. Tak, bo tutaj na tym drewnie też jest. Na tym drewnie też są takie jasne. Ale to będę malował, nie? Na czarno. Fejcą. Powinien być większy? Nie, większy chyba nie. A mniejszy? Nie wiem, czy nie, wiesz co, niżej, tak? Tak bardziej? Tak, ja jak najbardziej, nie? Ja mogę delikatnie z nim zejść niżej, nie? Mhm. Tą część możemy zrobić tak idealnie między piersiami, mniej więcej na mostku. Mhm, dokładnie. Mhm. Te pętelki, bo generalnie ja mogę je wyciągać tutaj, tylko że one nie będą wtedy miały takiego ładnego kształtu. Nie, to nie, to nie wyciągnę. Ale jak one pójdą tak prosto, czy tak je weźmiesz trochę pod górę, czy tak jak jest? Tak jak jest, tak bym jak teraz jest. Robił. A jeżeli chcesz, żebym je przeniósł wyżej, nie ma z tym żadnego problemu. Tylko muszę o tym wiedzieć. Ale w sensie tak, tak? Aha, nie wiem. Czy to ma sens według ciebie? Bo ja się wiesz, zdaję na twój gust. Moim zdaniem generalnie delikatnie możemy to przenieść, ale to nadal będzie w tym miejscu. Wyżej na przykład tutaj gdzieś, to już nie będzie miało sensu. Przenieść to troszeczkę, tam o kilka stopni powiedzmy w taką formę, żeby było tak, jest to zrobię. Dobrze, to bym chciała, tak. Dobra, to ja zabiorę to i zaraz. 12 seconds later. Tą pętelkę ja po prostu narysuję na tobie, żeby lepiej dopasować ją do anatomii ciała, nie? Tak samo zrobię z tej strony wszystko. Utniemy sobie wzór mniej więcej tutaj, utniemy sobie wzór mniej więcej tutaj, tą część odbijemy normalnie, żeby była centralnie, żeby wszystko się zgadzało rozmiarami, a te pętelki po prostu sobie dorasujemy tak wysoko, jak będziemy chcieli. Świetnie, no to jest. To wtedy wielkość będzie ok? Tego centrum? Tak, tak, no jak przykładaliśmy, to było okej, nie? Właśnie tak spójrzmy ostatni raz, ale... Mi się wydaje, że tak, bo nie wchodzi tutaj za wysoko. Tak, bo nie chcę za wysoko. Zabudowane. Tak, a tutaj może iść tak, jak mówiłeś, między piersiami tutaj gdzieś to przedłużenie. I like getting money, I got time to get it. Talking on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead, make it easy like 1, 2, 3. Go, go, on 3, 2, 1. A fly, T, can't see me. Tak myślałem, że te tapety są w łazience. Fajnie by było się 2-3 razy delikatnie wałeczkiem, nawet nie wszędzie, ale w niektórych miejscach. Te gazetowe, to wtedy one będą takie, wiesz, nieczytelne jeszcze bardziej. Że taką białą, no. Takim półsuchym wałkiem. No. I wtedy będziemy sobie na tym czaskać i wiesz, będzie to wyglądało, jakby było zamierzone, nie? Ale ja bym to czarne wszystko zrobił. Tak? No może być czarne. Chyba, że wiesz, toaleta w takim stylu, mocno potagowanym,
w przeróżnych kolorach, w przeróżnych stylach, takich wiesz, mega przypadkowych. Tam wszystko musi, byśmy mogli tymi małymi dripperami zrobić w tej łazience. Ale tylko nimi, nie? Tak, bo one tak fajnie zaciekają i są równej grubości, nie? A wyobraźmy sobie z dwa, trzy kolory. Linijka takim, linijka takim, linijka takim. I zaraz się zapętla jakby, nie? No to ja mam różowy, fioletowy, jakiś jasny, niebieski, czerwony. No to takie jakie masz, może trzeba dokupimy parę sztuk z tych kolorów, jak już masz. Ty wiesz jak to robimy? Nie, bo nie chcę tego robić w negatywie, bo... A nie wiem, ty z tym blackworkiem chcesz dalej jechać? No raczej, przecież nie zostawię tak. Znaczy, no ale jak daleko, no, nie? No to tam prezesa trzeba podać. Ale to by się miało kończyć tutaj. Ziomuś! Prezes! Ja plegworkiem mogę się dostosować w każdą stronę, więc to się bardziej dostosuje. To filmując sobie jakby wiesz. Albo możemy. Ale to meduzę będziesz zakrywał? Nie, będziemy ją poprawiać, nie? Mówiłeś. No to tak zobacz, tutaj będzie się skończył blackwork na tej wysokości, a tutaj się wciśniemy z tą literą. Ja ci wyciągnę ten blackwork najwyżej jakimś cieniem do góry, żeby on się też tak chamsko nie odcinał. No tak można zdjęć. Dobrze. G! Idę wydrukować. Do drukarni. Młody druk. Co? Jak tam, to tam? Idę właśnie zrywać tapetę. Chodź, pokażę wybucha loka. To widziałem już. Ale najpierw dół zrobimy. Jak zrobimy fajnie dół, no to kurde, wtedy będziemy myśleć o górze, nie? Śmigo. Bo listopada się musimy wyrobić, bo tatuatorzy mały przychodzą do roboty. No to wiem, to bo już powiedziałem to, Wojtek. O nie. No widzę, tatuaż. Ale cycki. Nie, jak dzieci? Wiesz co, dzi? Czwarta noc, pachlowanie dla tu. Co tam, Wojtku, u ciebie? No wszystko dobrze, a jak u ciebie? Ból? Ała. W ogóle nie widzę twojej twarzy przez tę lampę. Od 1 do 10 jak boli. Taka czwóreczka. Dziary nie bolą, mordo. Możesz znowu zrobić comeback do tamtego wiecia. Udaję. Nie no, mordo. Ale kurwa boli. A mnie nie boli. Wtedy byłem kurwa 16 kilo cięższy. O! Hej! Okej, już mam rejka. Trzeba, bo mi suwasz rękę, wiesz? Ale nie wiem, czy tobie to wygodnie. No właśnie, tak na chwilę muszę. Bo mi się ręka suwa, ale nie wiem, czy tobie to przeszkadza. Co tam, Krzysiu, u ciebie jeszcze? Dobrze, cieszę się, że z tą tapetą po prostu tak szybko wyszedł. To u Natalki? Moje Natalki, wszystko dobrze. Trzeba właśnie na Kejtra zareagowałem, tego wielkiego Kejtra dodawałem. Ale kurwa, on jest wielki, nie? Nie pamiętam raz, to była jakaś japońska rasa, bo w ogóle. Ale jest kurwa taki przyjazny, nie? Nastawia ci dupę, a dupa tego kurwa, wiesz, kawałek. Ale Koka zawsze też tak robi, że przychodzi do ciebie, tam kurwa miziać to tamto. I wiesz, ty ją zaczynasz tu głaskać, o jak słodki piesek nawet ci się dupą wróci, nie? Elegancko. Gii. I mordo boli, nie? Gdzieś ten filmik, co gościu tak drżery, a kurwa, że go nie może drugi widera? I się p***a i wychodzi. Jak wygląda proces gojenia? I zapytajmy o najdziwniejszą dziarę. Jaką najdziwniejszą dziarę w życiu zrobiłeś? Kurwa mać, teraz mnie zagiąłeś. Ja p***a. Masz mnie, p***a. Literkę G, ale to punkt G? Co G? Czy G? Czy ja? Łeb dryty mam cię, f***. Wziął, kiedy kończymy? Bo wiesz, bo już śpieszę, nie? Ja ściupię. A to, bo to dzisiaj jest odcinek odcinkowy. No. Ale jubel. A gdzie boli najbardziej? Gdzie boli najbardziej? No, w okolicach Poznania. Mnie na przykład chyba na k***cie chyba. Film na ciebie? A na szczęście tylko mała dziarka, więc. Nie wiem, która mnie dziara najbardziej bolała. Chyba obojczyki. Ja tak będę prawdą, a prawdą to k***wa brzuch ciężko. O, klatka k***a. Rzymska. Klatka rzymska, Murat. Nie, generalnie klata, ale nie we wszystkich miejscach. Generalnie obojczyki właśnie mnie najmniej bolały. Barki mega bolą też. I suty. Góry. Nie no, suty jeszcze nie. No, suty też bolą. Nie, sutów nie chcę zjarać. Boję się. Zdrowotnie, wiesz? Nie wiem, mam taką skizę zdrowotną. Jara pewnie będzie pisała, pojebane, czego się k***a boisz? Ja się po prostu boję. Ale razi mnie tak na razie. Stany rękowe, kurwa. Nie obawy. Stany zjednoczone to są. Zjednoczone stany rękowe. US leg. Łapie G. Łapie G. Łapie G. A ogólnie ósemka mi wyrasta, nie? I mnie tak kurwa boli, nie? Czy nie wiem, trzeba tak k***ć głową w ścianę, czy to. Dawaj mucha takiego one shota. Jak się będę zjara, łapie G. Łapie G. Nie. Ja się trochę wstydzę. Jestem, dawaj. Bo Filonowi wypadł klient i nie miał nic. Ja pie. Dziaram ci, po chwilą klienta nie miał dziś. Wyjebał kit, że nie może już dziś przyjść. Ja p***a śmietnik. Elegancka perfuma. Kurwa, da się ten beat ze Steel. A dziarasz kiedyś kółko i krzyżyk? Nie.
Czemu? Nigdy tego nie widziałem, zawsze odmawiam. Nie, niemoralna dziara, kurwa. No. Jak niemoralna? Boi się, że przegra. Wojtek, mamy piłkę? Wojtek śliwowicę już dzisiaj próbował. O kurwa, tak się odbyłeś? Nie, no jeszcze nie próbowałem. Przestań mi kłamać, tu po oczach widzę, że ci się co? Chłopie, piłeś coś? Tego można mema zrobić, nie? TikTok to jest potężne narzędzie, co? Aha, pierwszy chuj. Nie wiem, mój TikTok nie jest potężny. Multi? Ej, wiadomo to, wiesz, że jakbym na tramalu się dziarał, wiesz, no. Co on pierdoli? Skąd on jest? Barbershopa. No a moja matka w Turcji sobie je, kurwa, jakąś rybę pirania jakaś. O czym kurwa poznałeś? Po zębach. Już? Mostak? Mostak, kurwa. Mm. No i kurwa jest G, lifestyle, kurwa, mordo, lecimy normalnie tutaj, idę się kurwa. Pokaż, jeszcze ja się muszę zastanowić. Młody Majka. Ła, Filon! But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Nie, tego odcinka k***a. Dobra, jeszcze raz, czekaj. Ale weź zostaw lajka tam, k***a, kliknij komentarz, co? Słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Nie no, k***a, też nie. To jest zakończenie tego odcinka, zostaw suba i lajka i wy do pracy.